Witam Cię w kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Joanna Bogumił-Żurkę, jestem dyplomowaną mistrzynią krawiectwa, konstruktorką i projektantką odzieży. Na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w Zabrzu, kursy online oraz szkołę konstrukcji i szycia miarowego online. W dzisiejszych szyciowych wiadomościach pokażę Ci, jak odszyć łuk pachwinowy w body za pomocą gumki, według opisu szycia. Przed przystąpieniem do obszycia gumką łuku pachwinowego należy cały łuk od przodu do tyłu obrzucić na overlocku. Następnie przygotowujemy gumkę, którą będziemy obszywać. Wartość gumki i łuku pachwinowego po zmierzeniu należy odjąć od 10 do 15% gumki, w zależności jaką gumkę wykorzystujemy. Zwróć uwagę na rozciągliwość gumki. Jedna gumka rozciąga się mocniej i jest delikatniejsza, druga jest bardziej stabilna. Mniej się pod wpływem jej rozciągania, ona mniej się Wam będzie naciągała. Dlatego z tej gumki możemy odjąć do 15%, czyli z tej bardziej rozciągliwej, delikatniejszej, z tej, która bardziej trzyma, jest mniej rozciągliwa, odejmiemy tylko 10% z obwodu łuku pachwinowego w body. Kiedy guma została już przygotowana, należy wyznaczyć jej połowę. Składając gumę krawędziami do siebie, wyznaczamy jej równą połowę. W tej połowie wbijamy szpileczkę. Można sobie ułatwić też przyszycie takiej gumy, żeby równomiernie ją przymarszczyć, składając jeszcze na ćwiartki z jednej strony i z drugiej strony. Guma została już przygotowana. Teraz przygotujemy do wszycia łuk pachwinowy. W łuku pachwinowym, tak samo jak w gumie, też składamy na połowę, ponieważ szew, który jest na boku, nie jest to połowa, bo inny łuk macie w body z przodu, inny z tyłu. Są inne zupełnie wartości. I teraz od dołu, od zapięcia, składamy krawędzie równomiernie, nie naciągając. Wyznaczamy połowę. I następnie ćwiartki, tak jak zrobiliśmy to w gumie. Teraz odcinkami, które są zaznaczone, będziemy szpilkowały najpierw pierwszy nacinek, nasz wskaźnik tutaj szpileczkami przypinamy od wewnętrznej krawędzi, czyli gumę układamy do lewej strony materiału w body,
i przypinamy pierwszą szpileczkę. Teraz na samym naszym początku. Następnie nasz wskaźnik w połowie. I kolejno każdy z tych znaczników sobie stabilizujemy szpileczką. W ten sposób wyznaczyliśmy równe połowy między odcinkami do zmarszczenia przez gumkę. Każdy z tych odcinków został odpowiednio rozłożony w takiej samej wartości, nie większej, nie mniejszej, bo równo wszystko wyznaczyliśmy. Gumka została odsunięta około 3 mm od krawędzi i teraz będziemy taką gumkę przyszywać. Przy szyciu ją delikatnie naciągamy, aby cały ten odcinek był równomiernie przymarszczony. Gumę będę przyszywała zygzakiem. Szerokość tutaj, jak mamy gumę, na taką samą szerokość ustawiłam zygzak. Jeśli chodzi o gęstość, gęstość u mnie ustawienia to 3. Pamiętaj o tym, żeby nie przyszywać tej gumy za gęsto, ponieważ źle będzie się układała. Na odcinku od początku tutaj, od momentu tutaj w kroku na 2 cm nie powinno się tej gumy naciągać. Od 2 cm zaczynamy między odcinkami, w których została guma spięta. Należy naciągnąć, ułożyć sobie gumę i na odcinku krótszym, który będziemy przeszywać, przytrzymać sobie tutaj paluszkami bądź spiąć po rozciągnięciu gumy, spiąć sobie w tym miejscu szpileczką, jak Wam będzie wygodnie przy szyciu. Ja tutaj spięłam, żeby Wam pokazać ten odcinek, na którym będę szyła. Następny odcinek już w jego połowie nie będę szpilkowała, aby pokazać Wam, jak przytrzymać. Czyli rozciągam gumę, żeby ją wyprostować do całej tej naszej krawędzi obszywanej. Po czym na odcinku, który ułatwi nam tej szycie, wszystko zależy od Was, czy podzielicie sobie jeszcze ten odcinek na 3 odcinki, czy na 2, czy też na w połowie, żeby równo sobie przytrzymać. Ważne jest, jak przeszywacie następny odcinek, żeby igła była wbita w środek, tutaj w tą naszą gumę i brzeg, który obszywamy.
I tak oprzywamy całość do drugiego brzegu. I w drugim brzegu też nie naciągamy na tych 2 cm. W ten sposób została gumka przyszyta od prawej strony na naszym overlocku. Widnieje ten zygzak od lewej strony. W ten sposób zobaczcie, jak delikatnie została pachwina tylko ściągnięta. Ważne jest, żeby Wam to bardzo nie pomarszczyło, ponieważ tutaj po odszyciu, po wykończeniu takiego body też ważne jest, żeby ta część tutaj przy pachwinie od przodu, od tyłu nie wbijała Wam się i nie powodowała dyskomfortu. Teraz przystąpimy do przyszpilkowania sobie szwu, czyli obracamy nasze body tak, żeby widzieć lewą stronę. Zakładamy sobie tak, aby ukryć tą gumkę, ponieważ gumka została przyszyta z lewej strony naszego materiału, czyli zakrywamy, zakładając tyle, ile dodaliście szwu, czyli na 1 cm. Pamiętajcie, że jeśli odsunęliśmy tutaj krawędź gumki od krawędzi tutaj naszej pachwiny, naszego materiału tutaj w pachwinie, to jak zwiniecie równomiernie tu w gumce, gumka ma około 0,6 cm. Jak zwiniemy równo tutaj w krawędzi gumce, to cały ten szaf będzie miał 1 cm. I całość od początku do samego końca szpilkujemy. Mniej więcej co około 5 cm. Jeśli potrzebujecie gęściej przyszpilkować, to jak najbardziej też można. Wszystko zależy od Was, jak ułatwi Wam to przeszywanie. Szpilki można wbijać w ten sposób, który ja wbijam, bądź też w ten sposób. Wszystko zależy od Was, jak Wam wygodniej szyć i jak wygodniej wbijać Wam szpileczki. Całość w ten sposób szpilkujemy. Jeśli wbijacie szpileczki gęściej, to na tych odcinkach należy delikatnie sobie tą gumę rozszerzyć, rozciągnąć, żeby Wam tutaj te wartości się dobrze ułożyły.
ten sposób został cały ten materiał z gumką w środku, tu od środka mamy tą gumkę, to wszystko zostało przyszpilkowane i teraz przeszywamy to prostym ściegiem, czyli stebnówką przez całą długość od jednego brzegu do drugiego brzegu. Delikatnie pod maszyną rozciągamy. W ten sposób została obszyta pachwina. Od strony lewej wygląda w ten sposób. Na całej jej obwodzie jest ona rozciągliwa, czyli tu, gdzie w środku schowaliśmy tą gumeczkę, dalej mi się całkowicie to wszystko rozciąga. To jest ważne, żeby ten szew, który teraz przeszyliśmy, nam jej nie przytrzymał, czyli do maksimum, jak rozciągniemy sobie tą pachwinę, to ta pachwina musi nam się rozciągać. Jeśli będzie ten szew nam trzymał, to po prostu podczas użytkowania będzie Wam ta nitka pękała. Dlatego ważne jest, żebyście dostosowały to przeszycie do swojej maszyny, bo wszystko zależy od maszyny. Ważne, żeby właśnie ten szew był tutaj cały czas rozciągliwy. Cała pachwina została odszyta. W identyczny sposób odszywamy drugą pachwinę. Mam nadzieję, że informacje, które przekazałam w tych szyciowych wiadomościach, jeszcze bardziej umilą Wam szycie.